Wydaje się, że Bóg nie trawi, nie znosi, wręcz ma alergię na jakąś pokazówkę, na pozerstwo. Przestrzega nas przed tym właśnie ustami proroka Izajasza. Mówi, kiedy pościcie, to nie zatrzymujcie się tylko na tej warstwie religijnej, jakichś uczynków religijnych, ale zacznijcie działać właśnie w stronę waszych braci i sióstr. Bo mądrze przeżywany post to nie ten taki post, który mi coś odbiera, którym ja właśnie w pewien sposób siebie ograniczam. Może właśnie post, którego pragnie Bóg i którego intuicję znajdujemy w tym dzisiejszym czytaniu, to post, który nie jest odbieraniem, ale dawaniem. Dawaniem siebie braciom i siostrom. Dawania siebie tym, którzy czekają na moje pojednanie, na moje przebaczenie. Dać swój czas, dać swoją uwagę, dać swoje uszy, które mogą i mają posłuchać tych, których już nie chcemy od dawna słuchać. Post to jest coś, co ma rodzić życie w innych ludziach. Ma nie tylko coś odbierać we mnie. Bóg mówi, zajmijcie się swoim życiem, tym, co jest najbliżej was. I wtedy wasz post będzie przynosił owoce. Bo Wielki Post poznamy po tym właśnie, jakie przynosi owoce w życiu naszym i naszych najbliższych, a nie tylko po tym, ile nabożeństw zaliczymy. Przychodzą do Pana Jezusa uczniowie Jana i faryzeusze i pytają, dlaczego Twoi uczniowie nie poszczą? Pan Jezus mówi, póki jest oblubieniec, to się cieszą. Jezus jest oblubieńcem naszego życia, to znaczy On się cieszy razem z nami z naszego życia. I Ewangelia to jest przede wszystkim radość Ewangelii. Chrześcijaństwo to nie jest wpierw wyrzeczenie, cierpiętnictwo, to nie jest tylko walka z grzechem. Jest takie bardzo piękne powiedzenie bizantyjskiego myśliciela, że Jezus jest filantropos, czyli kochający życie, kochający człowieka. I Chrystus jest oblubieńcem. Przede wszystkim mamy cieszyć się radością przebywania z Nim, ale w życiu tak bywa, że też ten oblubieniec w różnych momentach naszego życia wydaje się jakoś ukrywający. To Pieśń nad Pieśniami bardzo pięknie pokazuje, że oblubienica szuka, oblubienica wyszłam nocą na ulicę i nie mogłam znaleźć swojego oblubieńca. Myślę, że największy, najtrudniejszy rodzaj postu to jest to niewidzenie Boga w swoim życiu. To jest ten post od Boga w pewien sposób, to znaczy post od Boga, gdzie Bóg sam dopuszcza taki post, żebyśmy go jeszcze bardziej intensywnie szukali, żeby ta nasza wiara nie była oparta jedynie na jakichś uczuciach, na jakichś takich pewnikach, na jakiejś takiej mojej, jak mówi papież Franciszek, arogancji wiary, ale że każdy chrześcijanin musi przejść przez noc i nieraz mieszkać nawet w tej nocy, żeby z mroku przejść do światła, od ukrzyżowanego, którego oblicze jest jakoś ukryte, bo w ukrzyżowanym jakby Bóg zakrywa swoją twarz, żeby spotkać go potem zmartwychwstałego, ale wpierw trzeba jakby przejść przez taką noc. Myślę, że to jest najtrudniejszy rodzaj postu. Właśnie nie post od jakiegoś niejedzenia, nie patrzenia, nie oglądania telewizji, ale właśnie taka umiejętność przeżycia takiej pustki nocy, która w moim życiu się pojawia, w mojej wierze, a może to jest też taka noc Kościoła, tak? Dzisiaj doświadczamy tego, że Kościół jakoś głęboko jest w kryzysie i wielu ludzi w takiej relacji z Kościołem, zwłaszcza z jego instytucją, doświadcza takiej pewnej nocy. I żeby wytrzymać w tej nocy, żeby pozwolić Duchowi Świętemu przeprowadzić się przez tą noc. Na końcu Wielkiego Postu pojawia się postać Maryi, która, jak tradycja mówi, przechowała wiarę w dzień sobotni. To znaczy w tej pustce, w tej ciemności, w tej nocy ona wytrwała do końca i dlatego spotkała Zmartwychwstałego.